No całkiem ładna ta grafika, tylko shadery jakieś takie kiepskie. Square Enix zapowiedziało Final Fantasy XV Royal Edition będące rozszerzonym wydaniem, w skład którego wchodzą nie tylko wszystkie dotychczasowe DLC, ale także garść nowości, lokacje, przeciwnicy i nowe rybki do złowienia. Co bardzo ważne, gra pojawi się także na PC-tach pod nazwą Windows Edition. 4K i wsparcie fanowskich modyfikacji już czekają. Touch me like I'm an ordinary man, have a look in my eyes. Boom, albo raczej bip, gdyż według naszych informacji zaczyna dziać się wokół tytułu Cyberpunk 2077. Nowa gra od CD Projekt Red ma zostać publicznie zaprezentowana tego roku podczas targów E3. Z naszych informacji wynika, że do Los Angeles dotrze grywalne demo dla dziennikarzy oraz zaprezentowany zostanie zwiastun produkcji. Usłyszysz grom. Dobre wieści dla osób chcących wypróbować kilka map z dodatków do Battlefield 1. Studio DICE udostępni za darmo w dniach 16-22 stycznia dwie pierwsze lokacje z rozszerzenia Niespokojne Wody oraz jedną z Nie Przejdą. Dodatkowo jedna z nich, czyli Pris de Tahur, stanie się darmowa dla wszystkich posiadaczy podstawki. Jeśli w najbliższym czasie planujesz wymianę karty graficznej, to zdecydowanie trafiłeś, aś, na bardzo kiepski moment. Rosnące ceny komponentów początkowo odnotowały Stany Zjednoczone, a teraz ta fala trafia także do Europy, podnosząc ceny o nawet 50%. Niestety wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek szaleństwa. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. Remedy Entertainment, czyli twórcy Alana Wake'a, Maxa Payne'a czy Quantum Break, wycofują się z produkcji gier nastawionych na singleplayerową rozgrywkę. Szef działu komunikacji studia tłumaczy te decyzje niesamowitym wzrostem kosztów produkcji pełnego doświadczenia płynącego z takiej produkcji. P7, czyli ich nowa gra akcji, ma zatem zachęcać do przechodzenia jej wielokrotnie. Jak? Nie wiemy. Zimowa wyprzedaż w sklepie Humble Bundle właśnie ruszyła i poza obniżonymi cenami wielu tytułów oferuje jeszcze jedną niespodziankę. Do godziny 20 wszyscy mogą otrzymać za darmo strategię Red Solstice, gdzie zmierzymy się ze złymi kosmitami. Cała wyprzedaż potrwa do 25 stycznia. No i to tyle na dziś. Słyszymy się w nieodległej przyszłości.